Siemanko, Waster, Cyfronomikon. Mamy luty, dzisiaj jest chyba czwarty, jak dobrze pamiętam, 2016 i dlatego postanowiłem nagrać ten filmik informacyjny, ponieważ ostatni filmik na kanale się pojawił chyba w grudniu, już dobrze nie pamiętam, i ostatnim filmikiem chyba był cyfrolog. Ale też nie pamiętam, widzicie, mogłem się przygotować, bo siedziałem przy kompie, ale kurwa, oczywiście tego nie zrobiłem, nieważne. Jak możecie pewnie zauważyć, już jestem po lampce wina. Albo dwóch lub trzech, też nie pamiętam. Ale, żebym nie zapomniał, chodzi mi o to, że dzisiaj robię taki filmik informacyjny, co będzie się działo z kanałem w 2016 roku. Teraz chyba widziałem orba, albo mi się coś pojebało, chyba mi się... Nie, znowu. Dobra, nieważne, widziałem orba dwa razy. I chodzi mi o to, że... Mówię, co będzie. Jak wiecie, Bolkowi urodził się syn Eryk. I... To może zobaczmy. Siema, Bolek z tej strony. Dawno nie było cyfrologa. Dwa miechy, no ale wiecie, urodził mi się synuś i kurwa, na razie nie mam za bardzo jak. Będzie was rozpierdalał BF-a. Ale w tym miesiącu chyba się ukaże jakiś, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Że za dwa tygodnie. Mogę za dwa tygodnie nagrać? Będzie się młody dobrze czuł. No. Za dwa tygodnie może coś będzie, ale jeszcze nie jestem pewny, bo to zależy od mojego młodego, czy on będzie płakał, jak się będzie chłopaczyna czuł. Ale mam nadzieję, że będzie się dobrze czuł, kurwa, i coś nakręcimy. No i tyle, no, w tym temacie chciałem powiedzieć. Jest mój skarbuś. Młody cyfro. Moje kochanie, to jest właśnie problem nagrywania cyfrologu. No, nie. Młody Battlefield. Tak. No. A to on cały czas grał. Nie, to było wyłączone. Już idziesz do mamusi, mamusia da cycuszka. Zajebisty, nie? Otwórz oczka. Otwórz. O! No, otwórz oczka. Otwórz, kochanie, oczka. No, moje skarbeńki. Moje skarbuśki, tak? Witam, panowie, u mnie na ogródeczku. Trochę mam tremę, widać pewnie, kurwa, bo dawno nie nagrywałem, a dwa, jestem trzeźwy, kurwa, jak widać. I pewnie jeszcze długo będę. Kurwa, chcemy, tak w skrócie powiem, chcemy coś nagrać. Za dwa tygodnie będzie cyfro pewnie i następna tura będzie lecieć co miesiąc, kurwa. No, mam nadzieję, że tak wyjdzie. No, i co? Ogólnie to ruszamy z tym kanałem, kurwa, co miesiąc. I nie pytajcie się mnie, kurwa, kiedy będzie cyfro, czy tam do tego nie piszcie, bo kurwa, będzie to będzie, jak nie to nie, do chuja. I no, nie mam w sumie co do powiedzenia, kurwa, no, tyle, no. Tremę mam. Tam się, bo malutki tam płacze, zaraz BF-ka trzeba pograć. Narka, panowie. I panie. No i cyfrolog, kolejny cyfrolog ukaże się w tym miesiącu na bank. Potem będą się ukazywały. Raz w miesiącu będziemy się starali, jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. Po prostu, no niestety, no takie jest, kurwa, widzę orby, ja pierdolę. A jeszcze nie jarałem nic, ale mam nadzieję, że to się nagra i wtedy będę miał udowodnione. Mam zamiar też, bo ogólnie, dlaczego nie nagrywam ten cały miesiąc? Dlatego, że mi się, kurwa, nie chciało, nie będę was ściemniał, no nie chciało się, no gierki wychodziły, trzeba było w coś pograć. Czasu nie było, ale tak ogólnie nie będę już nagrywał, o, mam pomysł. Nie będę już nagrywał walkthrough, którego nie kończę. Czyli najpierw nagram sobie walkthrough, mam dużo miejsca na dysku, to sobie to zostawię, niech sobie leży i po prostu jak skończę grę, to ją będę sobie uploadował na tubę. Jak nie, to nie. I nie wiem, jakie gierki, jakieś, najlepiej bym nagrywał jakieś gierki, które są w miarę takie zajebiste, bo też nie chcę się męczyć. A jeszcze mi się teraz właśnie przypomniało, co miałem tutaj nagrać, co miałem w tym informacyjnym vlogu powiedzieć. Tak jak już mówiłem, cyfrolog będzie za dwa tygodnie, najprawdopodobniej nagrywamy kolejny. I teraz właśnie do cyfrologa piję.
Jak chcielibyście, żeby cyfrolog wyglądał? Znaczy, pewnie my się nakurwimy, zajaramy i będziemy gadali o gierkach, ale jeśli macie jakieś takie plany, kurwa, nawet nie wiem jak to powiedzieć, jeśli jakoś to widzicie, że chcielibyście kącik taki, kącik sraki, kącik owaki, żebyśmy mówili to, retro, sram, to, tamto, to piszcie pod tym filmikiem. I bo teraz ogólnie mam taki plan. Cyfro nigdy nie robi ze scenariuszy i nigdy nie podejdę do scenariusza, ale chodzi mi o to, że zrobię sobie plan działania. I na przykład jak napiszecie, że tutaj to, to, sram, to, tamto i to u nas przejdzie, że to je, tak, to da rady zrobić i nagramy to, no to wtedy ja nie widzę problemu i możemy to urozmaicić. Ja nie robiłem nigdy żadnych ankiet, żadnych tego, to no po prostu nie wiem co. Znaczy nie wiem co. No wiem co, my gadamy o gierkach, chlejemy, pijemy, jaramy, gadamy o gierkach i o ogólnie o branży, ale jakieś kąciki, jakieś konkursy, czy jakieś kurwa pozdrowienia, jeśli będą pozdrowienia, to pozdrowienia można, ja tam już do pozdrowień to ogólnie zrobię na sheetbooku, kurwa, osobny taki ten, no bo nie wysyłajcie mi pozdrowień na Xbox Live'a, na YouTube'a, na Facebook'a, no, no dobra, ja to wszystko przeczytam, ja to kurwa zapomnę, nie? A tak, jak w jednym miejscu to będzie, to w jednym miejscu to ja po prostu sobie zapiszę. Pytań jest za dużo. Jak tak przeanalizowałem cyfrologii, to tych pytań jest naprawdę za dużo i od kurwy się powtarza. Czyli ja zarzucę temat, że nagrywamy, wtedy wybiorę powiedzmy tam 6 pytań, tak jest, ja chyba tak już mówiłem, że 6 pytań wybiorę i z tych 6 pytań, no, ja to wybiorę wcześniej, dlatego zapodam wcześniej, żebyście napisali te pytania i w każdym cyfrologu będzie po 6 pytań, czy coś w tym stylu. Ktoś do mnie dzwoni. Bolek. No? Dobra. No to na tyle na razie zakończę, bo muszę iść otworzyć. To jak coś, to w przeciągu 2 tygodni... Nie, za 2 tygodnie nagrywamy, nie? Nagrywamy. To w przeciągu 2 tygodni z kawałkiem się ukaże nowy cyfrolog. I dzięki za uwagę, narka.